to samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3,5 na 25 na podwoziu MAN typu TGM 13 na 290 o napędzie 4x4. Zakupiony został w firmie Stolarczyk Mirosław, technologia pożarnicza w Kielcach. Zakup naszego samochodu to współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Burmistrza i Rady Miasta Turku, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku i darczyńców. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę w dniu dzisiejszym, że udało się po wielu, wielu latach w końcu dla Turku, dla Ochotniczej Straży Pożarnej dokonać zakupu tego samochodu. Padło wiele słów, wiele podziękowań, a tak naprawdę podziękowania należą się wszystkim mieszkańcom Turku, bo tak naprawdę pieniądze nie biorą się z niczego, tylko właśnie z pieniędzy podatników. Właśnie to podatnicy, wszyscy mieszkańcy Turku złożyli się na ten samochód. Czy to będzie sfera rządowa, czy to będzie samorządowa, to właśnie ten samochód został zakupiony z pieniędzy naszych mieszkańców i mieszkańcy mogą być z tego dumni. Mogą być dumni z tego, że nastąpił skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną w naszym mieście, ponieważ poprzedni samochód liczył 30 parę lat. Dwa lata temu weszliśmy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, co również przyczyniło się do tego, że nasza Straż Pożarna znalazła się na mapie Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i na pewno chlubę to przynosi naszemu miastu i bardzo dziękuję wszystkim strażakom, zarówno tym, którzy są czynnymi strażakami teraz w OSP, jak również wszystkim tym, którzy przez wiele, wiele lat byli pracowali na rzecz mieszkańców, którzy są już weteranami, wagamentami, którzy rzeczywiście też w bardzo trudnych warunkach musieli pracować. Życzę Wam wszystkim, tak samo mieszkańcom Turku, żebyście jak najrzadziej jeździli do akcji. Wykorzystujcie ten samochód do celów, do jakiego on jest przeznaczony, natomiast szczęśliwych powrotów życzę i życzę tego, żeby rzeczywiście jak najmniej takich akcji w naszym mieście się działo. Wszystkiego dobrego.